Siema, tu stary dziad i zapraszam was do filmu o tym, jak poruszać się po mapach w Diablo 2. Na początek zaznaczę, że jeżeli gracie single player, to mapy wam się zapisują i są zawsze takie same. Wchodząc na inny poziom trudności i wracając na ten poziom trudności docelowy, na którym chcecie grać, możecie zresetować mapy i możecie robić tak długo, aż uzyskacie optymalne mapy, które na przykład po dwóch teleportach będziecie mieli zejście z waypointa do kazamatów, gdzie jest Mephisto na czwartym poziomie. Tak samo możecie resetować mapy do Lower Kuras i do innych lokacji. Jednak to, co nas interesuje najbardziej, to jak poruszać się po Diablo 2, po mapach Diablo 2 Resurrected. Kiedy gracie online i kiedy za każdym razem, gdy wchodzicie do gry, mapy są inne. Zaczniemy więc od pierwszego aktu i przejdziemy po kolei przez wszystkie akty. I postaram się wam podpowiedzieć, jak się poruszać. Jeżeli interesuje was speedrunning, to nie będzie aż tak głęboki poradnik. Jeżeli chcecie szukać już takich naprawdę rozkmin ludzi, którym zależy na urwaniu każdej sekundy po poruszaniu się po mapach, to poszukajcie poradników speedrunnerów o tym, jak się poruszać. Jeżeli jednak po prostu zależy wam na tym, żeby efektywnie poruszać się po mapach, czy jesteście początkującymi graczami, to zapraszam do poradnika. Ale mam nadzieję, że będzie też kilka podpowiedzi dla graczy bardziej doświadczonych. Pierwszy akt. Na pierwszym akcie macie ścieżki. I po tych ścieżkach będziecie się poruszać i one zawsze będą prowadzić do istotnych punktów na mapie gry. Istotnych punktów fabularnych, czy też po prostu punktów, które musicie przejść, żeby przejść grę. Więc ogólnie polecam wam poruszać się ścieżkami. I oczywiście pamiętajcie też, to jest oczywista rzecz, ale powiedzmy o niej, że bardzo ważne są waypointy. Nie wszystkie waypointy są ważne, nie wszystkie trzeba zbierać. Jednak jeżeli widzicie waypoint, zawsze warto go zaznaczyć. Niektóre waypointy są zawsze w tym samym miejscu, a inne są na przykład w miejscach losowych na mapie. Takim waypointem, który zawsze jest w tym samym miejscu, jest pierwszy waypoint na zimnej równinie, który jest zaraz przy wejściu z krwawego wrzosowiska. Zawsze jest w tym miejscu. Ścieżka, która prowadzi z krwawego wrzosowiska, zawsze prowadzi do tego waypointa. Następnie idąc tutaj, mamy ścieżkę, która akurat w wypadku tej lokacji będzie się rozwidlać na trzy części. Jedna będzie prowadzić do podziemi, które znajdują się pod tą lokacją i w których nie ma nic, co was interesuje. Jedna będzie prowadzić na cmentarz, gdzie macie krwawą orlicę, a kolejna będzie prowadzić was na... O, tutaj widzicie, jest kolejna rozstaje i mamy ścieżkę prowadzącą do jaskini. I ostatnia ścieżka będzie prowadzić na kamienne pole. I poruszając się w ten sposób, możecie bez problemu dotrzeć do kolejnych lokacji. Kamienne pole jest lokacją, którą jeżeli przychodzicie ją za pierwszym razem i chcecie uratować Deckarda Cain'a z Tristram, warto tu mieć waypoint, ponieważ będziecie musieli się cofnąć do kamiennego kręgu. Jeżeli nie macie waypointa do kamiennego pola, możecie zostawić tutaj portal, przejść przez tunel, który prowadzi na wrzosowiska, nie, do mrocznej kniei i tam wziąć waypointa. Tym waypointem teleportować się z powrotem do obozowiska Łotrzyc i tutaj złapać swój teleport na kamienne pole. To jest taki mały trik przy przechodzeniu gry, często go używam. Nie musicie w ten sposób szukać waypointa i na kamiennym, i na polu, i w mrocznej kniei. Wystarczy tylko jeden z tych dwóch. Kolejną bardzo ważną lokacją są Czarne Moczary i Hrabina. Teraz tak, jeżeli szukacie jakiejś lokacji, właśnie tak jak Hrabina, to tutaj znaczenie poruszania się po mapie jest dosyć istotne, gdyż chcecie jak najszybciej odkryć jak największą część mapy. Dlatego nie poruszajcie się nigdy przy samej krawędzi mapy, tak, przy tym płotku, gdyż w ten sposób tutaj nie odkrywacie nic, a tutaj odkrywacie niewiele. Tak naprawdę interesuje was obszar grywalny, a nie obszar poza grą, tak? Poza mapą. Dlatego poruszajcie się zawsze w pewnej odległości od krańca mapy, jeżeli szukacie waypointa, szukacie właśnie tak jak ja teraz wieży. Trzymajcie się, żeby po prostu przejrzeć jak największy obszar mapy, tak? Tak, żeby było widać krawędź mapy, ale żeby nie być przy samym płocie, tak? W ten sposób szybciej znajdziecie lokację, której szukacie. Oczywiście dalej jest to RNG. Ja z reguły robię tak, że najpierw robię takie zewnętrzne kółko,
Potem robię trochę bardziej wewnętrzne, no i czyli po prostu zawężam ten obszar poszukiwań, dążąc do centrum mapy, tak? Robiąc coraz mniejsze koła. Zapomniana wieża jest to lokacja, która ma pewną regułę w szukaniu zejścia na kolejny poziom. Ja tę regułę nazywam zawsze regułą ruchu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara, ale możecie to też sobie wyobrazić jako ruch na lewą rękę. Jeżeli staniecie plecami do zejścia, ja zawsze idę najbardziej na lewą rękę, jak to jest możliwe, tak? Czyli zawsze będę starał się trzymać tego zejścia na lewą rękę i z reguły, nie zawsze, będziemy prowadzić to dosyć szybko do zejścia, tak jak widzicie. Jeden poszedł prosto, a nie na lewą rękę, tak? Teraz idę na lewą, na lewą, na lewą, możliwie najbardziej na lewą, jest zejście, tak? Na lewą, na lewą, na lewą i jest zejście. Znowuż na lewą rękę, na lewą i jest zejście. Nie zawsze to się sprawdza. Z mojego doświadczenia w 90% przypadków w ten sposób najszybciej znajdziecie do zejścia. Znajdziecie drogę do hrabiny, czyli do zejścia na kolejny poziom. Teraz tak, hrabina jest ważna, po pierwsze dlatego, że ma gwarantowany drop run, a po drugie na piekle jest jednym z trzech bossów, którzy rzucają klucze potrzebne do zdobycia... Czy mi wypadły trzy rzadkie pierścienie? Nie, po prostu tak drop wibrował. W każdym razie jednym z trzech bossów potrzebnych do zdobycia kluczy, które... Templariańska zbroja, te tłumaczenia, chyba zmienię na angielski. Klucze, które są potrzebne do otwarcia Uber Tristram. Jeśli chodzi o ostatniego bossa, to tak jak do wszystkich bossów i do wszystkich superunikalnych potwór, które chcecie farmić, przepraszam, za szybko mówię, warto mieć waypointa w jak najbliższej odległości. Także katakumby na drugim poziomie, zarówno na piekle, jak i na koszmarze warto mieć. Tutaj moim zdaniem nie ma reguły, jak szukać tego zejścia. Ja z przyzwyczajenia używam tutaj zasady na lewą rękę, ale nie wiem, czy to jest najlepszy sposób poruszania się. Już teraz widzę, że tutaj nie jest. Oczywiście z teleportem jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej jest, kiedy wasza postać ten teleport rzuca szybko. Dlatego taką postacią jak czarodziejka warto mieć złamane breakpointy szybkości rzucania zaklęć. Pamiętajcie, że są inne breakpointy dla umiejętności błyskawic, a inne dla ognia i zimna. Także tutaj to się w ogóle nie sprawdziło, przy pierwszym poziomie się sprawdziło. Pamiętajcie, że tutaj możecie się przeteleportować przez ścianę. Pada pierścień, jest dużo pierścieni. To jest konto single player, więc nie ma się czym ekscytować. Więc tak wygląda pierwszy akt i moje porady. Drugi akt z kolei. Tutaj tak, pierwsza zasada. Z reguły zejście do Radamenta. Łatwiej wziąć... Są dwa wejścia do kanałów pod miastem. Łatwiej dojść do Radamenta, biorąc... Przynajmniej pierwszy poziom pokonać, biorąc te zejście. Teraz zejście z reguły tutaj gdzieś w prawo blisko, albo w lewo blisko. Teraz jak na złość nie będzie. Było w prawo blisko. W każdym razie tak jest łatwiej niż z tego drugiego zejścia, moim zdaniem. I teraz poruszanie się ogólnie po mapach. Tutaj nie ma ścieżek, to jest pustynia. W sumie całkiem logiczne, że nie ma ścieżek na pustyni. Gdyż piaskowe duny je zasypują. Tutaj poruszacie się wzdłuż krawędzi mapy, czyli wzdłuż takich kamiennych granic mapy. I jak widzicie, te kamienie tworzą z reguły jeden rządek. Czasami jest jakiś kamień trochę dalej w oddaleniu na minimapie, tak jak tutaj. Jednak wy szukacie odchodzących dwóch rzędów kamieni, tak jak tutaj. Widzicie, te dwa rzędy kamieni odchodzą w głąb. I to jest przejście do kolejnej lokacji. I w ten sposób szukacie mapy. Teraz tak, na przykład w takiej sytuacji jak tutaj, gdzie tutaj rozszerza wam się mapa, możecie założyć z góry, że tutaj raczej mapy nie będzie. Znaczy może być gdzieś tam dalej, ale w tę stronę nie będzie. Czyli lepiej pójść w tę stronę. Najprawdopodobniej tu będzie rozwidlenie
do kolejnego przejścia. I w ten sposób poruszacie się po drugim akcie. Przynajmniej po lokacjach, zanim dojdziecie do tajemnego sanktuarium. Tajemne sanktuarium, z tego co czytałem, to nie ma tutaj żadnego wzoru, gdzie iść. W prawo, w lewo czy w prosto. Jedna z tych ścieżek prowadzi. Z tego co wiem, to jeżeli tu są teleporty, to kiedy jesteście tutaj i wchodzicie przez portal, to jest już bardziej do speedrunningu, no to wiadomo, że tu będzie teleport. Zapomniałem też wspomnieć o jednym triku, czarodziejką. Czarodziejką macie telekinezę. Dzięki telekinezie możecie używać waypointa z odległości. Ma to szczególnie duże znaczenie na czwartym akcie, gdy farmicie Mephista, zawsze wchodzicie na końcu w portal i tutaj odpalacie sobie ten waypoint po prostu właśnie za pomocą telekinezy. Wracamy jednak do tajemnego sanktuarium. I tutaj nie ma reguły, aczkolwiek ktoś kiedyś na streamie powiedział mi, że jak są wieże i nie ma teleportów, to znaczy, że tam na pewno nie ma Horazona. Była wieża błyskawic i nie było teleportów, czyli tutaj Horazona nie było. Przynajmniej według tej teorii. Jak czytałem, to... A, przyleciałem. Tam też była wieża, tylko wcześniej nie było. Jak czytałem na internecie, to nie ma reguły. Tutaj też jest wieża na koniec, ale tego też nie było jak sprawdzić. No, czyli albo ktoś mnie wałował, albo to będzie tutaj. Dodatkowo z tych teleportów też możecie korzystać za pomocą telekinezy, tak? Ma to znaczenie szczególnie na normalu, gdzie jeszcze nie macie najpewniej teleporta, kiedy tu jesteście. No i rzeczywiście Horazon był, w sensie fałszywy Horazon, bo to nie jest prawdziwy Horazon, był tutaj. Teraz jeśli chodzi o kanion Maga, to tutaj nie wiadomo, w którym grobowcu jest Duriel. Jednak kiedy pierwszy raz robicie to zadanie, tutaj macie znak grobowca. I te grobowce są zawsze w tym samej kolejności ułożone. Jeżeli to ma być znakiem grobowca jest koło, to będzie on w lewym dolnym rogu. Jeżeli to będzie koło z półksiężycem, będzie to w prawym górnym rogu. I to dotyczy wszystkich innych znaków. Są one zawsze mają te same położenie. Tak więc tak wygląda drugi akt, jeżeli chodzi o poruszanie się po nim. Czas teraz na ulubiony akt wszystkich, którzy się śpieszą, czyli trzeci akt. Tutaj jest ciężko. Poruszacie się generalnie po bagnach, mając las z prawej i lewej strony i pomiędzy tym rzekę. Zaczynacie od lasu pająków. Tutaj szukacie na początku groty pająków, w której znajduje się pierwsza część ciała Kalima potrzebna do pokonania rady. I pierwszym takim trikiem jest to... Nie ma to jako kulus. Randomowe teleporty. Niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią. I to nie rzutuje za bardzo. W każdym bądź razie tutaj macie takie kolumny. I te kolumny zawsze do was prowadzi do jakiegoś obszaru z waypointem, ze skrzynią w wypadku wielkich moczarów, albo właśnie z legowiskiem arachnidów, bądź grotą pająków. Was interesuje grota pająków. Także szukacie znowuż kolumn, które gdzieś będą. Często las pająków się rozchodzi na wielkie moczary i na dżunglę łupieżców. Czasami przejście do dżungli łupieżców jest z wielkich moczarów, a czasem jest z lasu pająków. Czasem też przejścia na kolejne lokacje są właśnie dzięki takim przejściom, gdzie są te kolumny, tak? Więc kreacja mapy tu jest naprawdę randomowa i może przyprawić o ból głowy. Widzicie, tutaj z kolei nie mamy nic. Mamy przejście, które prowadzi na wielkie moczary. Tak jak mówiłem. Ale my szukamy groty pająków. Oczywiście, wiecie, ja mam teleport. Teraz to jest ta mała spina. Zaraz. Dobra, muszę pozmieniać później umiejętnościach. Aha, i jestem już w dżungli łupieżców.
Znowu w lesie pająków, czyli tym razem przejście do lasu pająków, do dżungli upierców było z lasu pająków. A przejście do groty pająków, jak widzicie, było na końcu jakby tej lokacji. Tak jak mówię, można dostać bólu głowy, jednak pamiętajcie, że są takie możliwości. Okej, okay. Jeśli chodzi o trzeci akt, to trzeba się przebić, potem macie po dżungli łupieżców macie dolne kuras, tutaj po prostu się przebijacie, po prostu zawsze w tym samym kierunku, dochodzicie do ściany i przejście na kolejną lokację jest gdzieś na tej ścianie zawsze. Ale najważniejszą lokacją jest oczywiście Mephisto, zarówno na koszmarze, jak i na piekle będziecie go farmić i przy farmieniu online jest bardzo ważne, jak się poruszać, żeby tam dojść. Ale może jeszcze zanim powiem o Mephiście, powiem jeszcze o Travinkal. Travinkal zawsze ma ten sam układ, jednak mówiłem już o tym w filmiku o Travinkal, jednak teraz powtórzę. W zależności od tego, jak podejdziecie do stworów, tak one będą wypozycjonowane. Jeżeli podejdziecie środkiem, inaczej się zrespawnuje rada, a jeżeli od góry, inaczej. Z reguły lepiej jest podchodzić od góry, bo dzięki temu rada najczęściej się spawnuje bardziej zbita, tak? Najlepiej jak się cała zespawnuje tutaj w jednym miejscu. Akurat czarodziejka na Blizzard jest dosyć dobra do farmienia rady. I rada jest dobrą lokacją do farmienia przedmiotów, a także Hyrum. Więc polecam wam podchodzić od tej strony do rady, tak? To jeżeli chodzi o Travinkal. Zaraz, sprawdźmy jeszcze te umiejętności. F6. Okay. Wrócimy okrzyki. Także Mephisto. Do Mephista ta sama zasada co na hrabinie. Zasada lewej ręki. Idziecie na lewą rękę. I w większości przypadków, nie zawsze, powinniście trafić w ten sposób do Mephista najszybciej. Mephisto jest bossem, który jest bardzo dużo farmiony. Dlatego szybkie znajdowanie drogi do Mephista jest bardzo ważne. Tak jak widzicie, nie zawsze udaje się dotrzeć do niego szybko. Jest kilka, jakby to zejście do Mephista zawsze jest dosyć charakterystyczny, jest pokój, którym jest to zejście. Tu jest akurat wejście na górę, więc w ogóle zasada ręki się tym razem nie sprawdziła. Jednak wierzcie mi, że przy wielu, wielu wypadach na Mephista tutaj nie będzie. O, tutaj jest po prostu najgorzej jak mogło być. Było po prostu jak najbardziej po prawej. Na końcu długiego pokoju. Innym pokojem, którym jest zejście do Mephista, jest taki pokój. Jest ono wtedy też tutaj. I drugim jest właśnie taki pokój podłużny. I tutaj idziecie sobie do Mephista. Pamiętajcie, że zawsze po zabiciu Mephista wchodzicie w portal i dopiero teraz wychodzicie z gry. Ponieważ kiedy znowu się zalogujecie, będziecie na czwartym akcie, użyjecie sobie telekinezy i teleportujecie się z powrotem do kazamatów. Tak więc tak wygląda trzeci akt. Jesteśmy na czwartym. Na czwartym akcie poruszanie wygląda podobnie do aktu drugiego. Czyli będziecie się poruszać wzdłuż ściany, szukając po prostu zejścia. Nie ma znaczenia, czy pójdziecie w lewo, czy w prawo. Kiedy jest taka brama, macie schodki. Wchodzicie w te schodki i ciśniecie, szukając przejścia do kolejnej lokacji. Jesteśmy w mieście potępionych. Tutaj z kolei szukacie takiej płonącej szczeliny, większej niż ta. Przy niej są zawsze schody i waypoint. Ten waypoint jest zawsze tutaj. Jest to jeden ze stałych waypointów. Jest on zawsze przy zejściu do rzeki płomieni. I z reguły nie jest to przy samej krawędzi mapy. O, tutaj. Widzicie płonące waypoint. I to jest zejście. Rzeka płomieni, jeżeli chcecie ją farmić, pamiętajcie, to jest level 85 area. Tutaj może wypaść każdy przedmiot w grze z potworów unikalnych.
zawsze jeżeli chcecie ją sobie wyfarmić, to pamiętajcie o tym, że ten waypoint na początku Rzeki Płomieni zawsze jest w tym samym punkcie. Jeśli chodzi o koniec Rzeki Płomieni i Sanktuarium Chaosu, to mapa wygląda zawsze tak samo i nie będę już tutaj wchodził w szczegóły. Jeśli chodzi o piąty akt, macie tutaj kolejny teleport, który zawsze jest w tym samym miejscu. Jest to pierwszy teleport na piątym akcie i to jest ważny teleport, gdyż prowadzi do dwóch super unikalnych potworów, które zawsze są blisko tego teleportu. Eldrisia i Shenka. Pamiętajcie, że zarówno Eldris i Shenk są super unikatami, czyli mogą wypuścić każdy... wypuszczają dwa przedmioty w grze, nie każdy przedmiot w grze. Wypuszczają zawsze dwa magiczne przedmioty w grze. Są super unikatnymi potworami, które mają wysoki poziom, dlatego warto ich farmić, gdyż mogą wypuścić wiele, nie każdy przedmiot w grze. I są blisko, czyli po prostu bardzo szybko możecie sobie wyfarmić ich. Oczywiście czarodziejka na Blizzard jest najgorszą postacią możliwą do farmienia tej bandy, ponieważ jest niewrażliwa na zimno. I znaczy oni są niewrażliwi na zimno i nawet Infinity nic nie daje. Jeżeli chodzi o kolejne lokacje, to są to takie długie, szerokie przejścia. I co jakiś czas są fortyfikacje, tak? Te fortyfikacje najlepiej pokonywać trzymając się krawędzi mapy. Gdyż z reguły wtedy będziecie trafiać albo na drzwi, albo wręcz na przejścia, które nawet nie mają drzwi. No i oczywiście na końcu takiej lokacji, wiecie, jak macie teleport, to w ogóle nie jest problem, możecie lecieć jak chcecie. No i na końcu takiej lokacji do środka jest przejście, super unikalny stwór i potem znowu poruszacie się wzdłuż mapy. A, tutaj akurat był inny układ. I jak macie fortyfikację, to z reguły przy krawędzi mapy można przejść, nie ma nawet bram. Kolejnym bardzo ważnym super unikalnym stworem jest Spindleskin. Kiedyś portal do niego znikał, jeżeli otworzyło się portal do Salbulów. Teraz jest on stały w Diablo 2 Resurrected. Jest to super unikalny potwór, który może wypuścić każdy przedmiot w grze. Poza siatką arachnidów, mocą Tyraela i błękitnym gniewem. Czyli bardzo dobry, najlepszy super unikat do farmienia. Wiem, że Karol bardzo się ucieszę, jeżeli go zabiję, także z dedykacją dla ciebie kill. Na znienawidzony przez ciebie pryszcza skórze wypadł rzadki legendarny mod. Może wypaść unikalny, czyli Szefer. Także wszyscy, którzy szukają tych najpotężniejszych przedmiotów, farmią Pindelskina. Jest wiele buildów, na których go się farmi bardzo dobrze. Możecie zacząć filmy na moim kanale. I na koniec Salę Bólu. Salę Bólu prowadzą do Nidhoggaha, jedna z najtrudniejszych lokacji w grze. I teraz tak, tutaj macie dwa rodzaje mapy. Jeżeli jest taka mapa jak ta, czyli prosto i zakręt w prawo, znaczy, że zejście w dół będzie jakby na ukos w górę od waypointa z reguły. Jeżeli jest inna mapa, to będzie na ukos w lewo od waypointa. Czarodziejka na Blizzard jest beznadziejna do farmienia Nidhoggaha. Widzicie, tutaj zejście było na prawo w dół. Jest beznadziejna, jakby dobre postacie to jest Windruid, Poison Necro albo Zabójczyni na pułapki. Teraz jesteśmy w salach nieszczęścia i teraz chcecie znaleźć Nidhoggaha. Tutaj, tak samo jak u Herozona, macie cztery drogi. Jednak tutaj jest podpowiedź, w którą stronę iść. Na tych ścianach są z reguły malunki. Pierwszy malunek może pojawić się tutaj. Drugi tutaj. Trzeci tutaj. I widzicie, tu jest malunek. Tutaj pominąłem. A czwarty tutaj. Jeżeli malunek jest tutaj, na tej ścianie, to znaczy, że tu jest Nidhoggaha. Tak jak mówiłem. I to jest trik na to, jak trafić do tego drania. Nie będę tam wchodził, bo nie chcę ginąć i tracić mojego doświa. Jeżeli chodzi o ostatnią lokację, czyli Baala, tutaj nie ma jakiejś reguły, która pozwala dotrzeć do niego w sprytny sposób. Są pewne układy, które mogą dawać podpowiedź. Jednak ja się w jakiś tam speedrunning nie bawię. Zawsze oczywiście warto mieć tego waypointa.
Ja tu stosuję zasadę lewej ręki, ale nie ma reguły. Jak znaleźć zejście do Baala? W każdym razie mam nadzieję, że ten... Któryś raz mówię w każdym razie. Bądź co bądź, mam nadzieję, że ten filmik pozwoli wam lepiej poruszać się po Diablo 2, szybciej docierać do lokacji, które są dla was pożądane i po prostu efektywniej farmić przedmioty. Także to wszystko na dziś. Powodzenia, dobrych dropów. Trzymajcie się.